Siemaneczko, z tej strony Mandy, a dzisiaj jesteśmy na Pet Simulator i dzisiaj mamy propozycję od widza. Tutaj od... gdzie ten widz jest? Kliknął mi widz! To jest dokładnie Matiosze XD, zaraz gdzieś tu pewnie będzie, sobie staniemy koło niego, który da nam najrzadszego peta w Pet Simulator, który jest warty no na pewno ponad 200 tysięcy robuxów, bo to jest najrzadszy pet w całej grze. Tu widzę, że inni mi dają, ale jeszcze przed tym jak dostanę tego peta, pamiętajcie zostawić lajka. Like, dobijemy 1000 lajków, mam nadzieję. Zostawić subka i dzwoneczka. Dobra, to teraz tak, Matioszek, gdzie jesteś? Bo już mógłbyś mi dać w sumie trader, pokazać te pety, że masz. I teraz najrzadszy pet, jaki w ogóle istnieje. Jakby co, to napisz mi... O, dobra, Matiosze dał nam trader. I możecie zobaczyć, patrzcie po prawej stronie. Najrzadszy pet, jaki istnieje... I także posiada dwa najlepsze pety dodatkowo. Najrzadszy pet, więc zobaczymy, czy da ready. Zaakceptuję. Dał, dobra. I mamy najrzadszego peta w grze. Dobra, ja anuluję trade'a. Bierzemy najrzadszego peta w grze. Gdzie on jest? Nasz Rainbow Domortus. Ojejku, to jest najlepszy pet w grze w ogóle. Teraz go sprawdzimy. Tylko tego cyborga weźmiemy. Weźmiemy najlepszego peta w grze. No i weźmiemy sobie. Zrobimy tak, że wszystkie inne anulujemy. I weźmiemy sobie, pochodzimy tylko z najrzadszym petem. To będzie coś. Weźmiemy tylko sobie Rainbow Domortusa. Jest to najrzadszy pet w ogóle w całym Pet Simulator. Zaraz sobie to przetestujemy. A jeszcze tego muszę usunąć. Okej, mamy nasz, teraz jest nasz Rainbow Domortus, po prostu masakra, jaki ten pet po prostu jest rzadki. Bardzo jeszcze raz dziękuję ci Matiosze XD za tego peta, a my go sobie teraz przetestujemy. O właśnie, a jeżeli wy chcecie wygrać jednego ze złotych petów, więc nie zapomnijcie właśnie zostawić subka, lajka i ja z komentarzy, jeżeli napiszecie w komentarzu coś fajnego, wylosuję jedną osobę, napiszcie w komentarzu coś fajnego. No cokolwiek co chcecie i obok napiszcie swój nick w Robloxie, a ja wybiorę sobie jedną osobę z komentarzy i tej osobie właśnie dam takiego złotego peta, jednego z których mam. A teraz lecimy z tym Domortusem, od razu mamy teleport i lecimy zobaczyć najlepszą szczeneczkę. Jaką będzie niszczył najlepszą szczeneczkę? Po... niszczy po... Oż, jejciu, jak on szybko to niszczy. No masakra po prostu, co on robi z tym wszystkim. Dobra. Zobaczymy w ogóle, ile kasy też będzie za niego, tak jak ten jeden z youtuberów pokazywał. Zobaczymy, ile będzie kule kasy za tą dużą skrzynkę. Widzowie za mną biegną. Dobra, mamy tutaj dużą skrzyneczkę, jeszcze ma 3 800 000. Najlepszy pet, w ogóle zobaczcie jak on wygląda. Rainbow Domortus. On jest warty ogólnie w klepie 12-13 000. A mamy go Rainbow. Po prostu mega, to po prostu jego wartość to jest kosmiczna. Dobra, zaraz będziemy mieli ten. Skrzyneczkę rozwaloną. Ludzie nie zdążyli dobiec, a już sam skrzyneczkę jednym petem. Dobra, mamy 900 tysięcy. 700. Jeszcze dobra, i mamy 4... Ile mamy? Co, jejku, jak dużo. 12 milionów. 12 miliardów za jedną skrzyneczkę. Dobra, a teraz przyspieszymy troszeczkę nasze zdobywanko. Dobra, tu mamy to, nie, tego peta. Tego peta. Tego peta. Same gold pety teraz weźmiemy sobie. Tego. Tego. Tego, ile możemy? Raz, dwa, trzy. Ile mamy? 3, 6, 8. 8 petów i rozwalamy 8 petami najlepszą szczyteczkę. Zobaczymy, jak to szybko pójdzie. No teraz to masakrycznie szybko idzie. Taka duża szczyteczka schodzi mega szybko. Teraz są właśnie też cyborgi, posiadam właśnie te, pokażę, teraz był update z cyborgami. Posiadam kotka cyborga. Jeszcze tu posiadam. O, takie coś tu cyborg, co to za cyborg jest? Gdzie on jest? Tu. Friendly cyborg nawet jest, też ma ładne staty. Cyborgi nie są jakieś super, ale jeszcze raz rozwalimy skrzyneczkę, 30 milionów. No to mega. Dobra, mamy tutaj 5 milionów do rozwalenia. 3 miliony, dobra, jeszcze pójdziemy sobie, jeszcze mamy tutaj 30 milionów kasy.
Więc sobie z tą kasą pójdziemy zobaczyć, czy może jakiś nam wypadnie jeden z lepszych petów w grze. Bo to jest, nie jest najlepszy, to jest pet w grze. Od razu mówię, ten domortu to nie jest najlepszy pet w grze, ale jest najrzadszym petem. Dobra, korzystając z tego teleportu. Startera, ojej, jak nas teleportuje dziwnie. Dobra, mamy na kilka jajek najlepszych, otworzymy najlepsze jajka, zobaczymy, czy coś nam wyleci. Okej, okay, lecimy na najlepsze jajka na ziemi. Tu leci najrzadszy pet w gierce. Jednego takiego mam, o tu jest, Kiara się nazywa. Ajejej, właśnie ten teleport się buguje, bo wyczytuje nam speedhacka. Trzeba dłużej czekać. Ale no poczekamy, poczekamy. Dobra, dobra, musimy poczekać. Jeszcze troszkę. O, ale po prostu ten pet jest magiczny, jak on się świeci jeszcze. Ciekawe, ile jest warty, jak jest warty 13 tysięcy, a ten jest 10 razy lepszy od niego. Ojejku. Z 200 tysięcy robuxów jak nic. Reaper. Nie, nie, nie chcę Reapera. Dziękuję. Chciałem taką Kiarę tam. Tą drugą Kiarę. I u drugiego najlepszego peta w gierce. Same Reapery, ale Reapery są słabe. Dobra, otwieramy następnego. Deluxe. A, tanka mamy. No tanka, tanka. No słabo, słabo. W ogóle mamy jeszcze jakieś miejsce na peta? Kurczę, mamy słabe miejsce na peta. Reapery. Te Reapery są w sumie bardzo słabe. Więc ja sobie pousuwam. Delayed. Delayed. Więc nawet wam nie warto takie dawać, dam wam lepsze. O, tego. Kotka. Później sobie kupię więcej miejsca, więc będzie 100 miejsca, więc będzie lepiej. Dobra. I otwieramy następne jajko. Jeszcze 3, 2 jajka. To. Ice Queen. No nie, no nie. Ja chciałem coś lepszego. Dobra, otwieramy następne. Deluxe. A, nie, nie, nie. Ja chcę jeszcze lepsze. Co my tu mamy teraz? I... Aj, nie było, nie trafiło się. Dobra, pokażę wam teraz nowe miejsce. Tu, Tech Valley. Nowe miejsce, także jest mały błąd. Bóg, jeżeli macie teleport, nie musicie płacić tych milionów za wejście na strefę. Okej, okay, nasz... Ale szybko teraz lecie w ogóle na tej strefie. Tym Rainbow Domortusem. Który także nie jest najlepszy, ale w sumie rzadkość jego to jest masakra. Dobra, jakieś skrzyneczki tutaj? Czemu się tu nie pokazują skrzyneczki? A tu często są miary skrzyneczki, więc warto też... Po 45 milionów, więc warto. To jest nowa strefa właśnie dla podcyborga wprowadzona. I zaraz sobie spróbujemy zebrać 8 milionów kasy i otworzymy sobie jajko 16 tieru, czyli najnowsze jajko, jakie wyszło. Dobra, jeszcze... O, dobra. Mamy ten i... Szkoda, że tu nie ma skrzyneczek żadnych. Jeszcze raz dziękuję Matiosze. To pewnie Matiosze jest, tak? Czy nie? Nie Monika, Max. Matiosze, dziękuję bardzo za najlepszego peta w gierce. Najrzadszego, o tak powiem. Dobra. Mamy tutaj 3 miliony, będzie ok. No na razie peta nie daje, więc no, widzowie tutaj na razie petów nie daje. Ok, mamy tutaj kolejne. Jakie skrzyneczki mi się tu przydały, żeby szybciej zdobyć te 3 miliony. Ale zobaczymy, czy zaraz indziej nie będzie. Słucham cię, Matiosze. Właśnie Matiosze tutaj jest. On nam da pecika, słucham. Dasz mi najpeta? No to dobra, jak też Matiosze jeszcze dać nam najpeta, to zobaczycie jeszcze. To doszedł do tego momentu, to jeszcze chodzi, żeby był na odcinek, no spoczko. No już dałem trade'a możliwego. Więc Matiosze chce dać peta, da nam peta czy nie da nam peta? Już chyba akcja... A Matiosze, ty masz anulowane, więc chyba nie możesz. Ty masz chyba anulowane, więc nie możesz? A zbugowało mi się. No to musisz chyba wyjść i wejść. O nie, jest, dobra. A, bo ty się teleportnęłeś chyba, dlatego. Dobra. I co? Tu ma dwa takie pety. Ojejku. Więc... Najlepszy pet w grze także ląduje na tym odcinku. No masakra. Trade complete. I dziękuję bardzo za najlepszego peta w gierce. Masakra. Po prostu co my teraz zrobimy? Bierzemy... Ten nam nie jest potrzebny. Najlepszy pet w grze. Bierzemy go. Masakra po prostu. Pozdro YouTube. Matiosze również się pozdrawiam. Dziękuję bardzo za taki tutaj niespodziankę.
I teraz mamy trzy bardzo dobre pety. Trzy bardzo dobre pety, więc teraz tak, musimy zabrać tutaj... gdzie tam? Halo, tu. Musimy zabrać... Okej. Kurde, zobaczcie jak teraz to szybko schodzi. Zobaczcie jak to szybko teraz schodzi. 700 tysięcy i zeszło. Dobra, a weźmiemy sobie może jakąś skrzyneczkę. Ale też nie wejdziemy. Muszę pamiętać, że Pink Planet, dobra. I tu. Skrzyneczka, 13 milionów. No z tymi petami to schodzi w miarę szybko. W ogóle, jakie to są pety? To jest Rainbow Domortus, Rainbow Mortus i Mortus zwyczajny. Ojejku. Czekaj, Mandy, na co mam czekać TPW? Jeszcze tutaj coś widz... Dasz coś? No na razie nie dam. Na razie jest odcineczek, to na odcineczku nie dam, ale... Dobra, 3 miliony, jak to szybko schodzi. Dobra, musimy zbierać 8 milionów, żeby tą najlepszą zebrać. 5 milionów, dobra. Czyli jeszcze tą skrzyneczkę weźmiemy. I zaraz weźmiemy jajko za 8 milionów, czyli z nowego update'u z cyborgami. I sobie to sprawdzimy. Dobra, mamy tu 7 milionów, więc sobie 7 milionów jeszcze poczekamy. Lepiej tu skrzynki otwierać, mówi Matiożek, no to otwieramy tu skrzyneczki. Dobra, 8 milionów musimy mieć. Mamy 5700. Na cyborgowym kiedyś były chyba skrzyneczki. 45 milionów skrzyneczki były na cyborgowym, a więc szkoda, że nie ma. Dobra, mamy tutaj 7 milionów, więc jeszcze tą skrzyneczkę będziemy mieli. To będzie coś. Nie biegaj tak szybko. Nie, ja lubię biegać szybko. VIP-a sobie kupiłem, to mam VIP-a teraz tak. Dobra, mamy jeszcze tą skrzyneczkę, 7 milionów. 6 milionów, kurde, gdzieś się laguje i nagle tutaj wskakuje duża liczba. 4 miliony. Milion. 800, 200, 100 i lecimy. Dobra, otworzymy teraz sobie jajko z cyborgiem. Zobaczymy, co wyleci. Może wyleci coś super. Mam też możliwość, żeby 5 razy lepsze pety. Kurczę, jak tu wyglądają te najlepsze pety. Tutaj tak skaczą. Najrzadszy pet w grze. Dobra. Lecimy to. Otwieramy. Co wyleci? Jajeczko i mamy... cyborga. Jakiego cyborga? Cyborg. Zwyczajny cyborg po prostu. W miarę staty, w miarę okej. No jest w miarę okej. Dobra widzowie. Ja wam dziękuję naprawdę za oglądanie. Mam nadzieję, że każdy subka zostawił, lajka zostawił, dzwoneczka też zostawił. I co jeszcze? A co tylko możecie zostawić? Ja dziękuję Matiosze. Tutaj właśnie Matiosze stanę sobie obok. Dziękuję bardzo za najrzadszego i najlepszego peta w grze. Tak no. Więc teraz naprawdę dziękuję. Na razie widzowie. Możecie mu dać robuxy jak chcecie. Właśnie jak powiedział. Dobra, na razie trzymajcie się.